Hej, cześć, witajcie, ja jestem Jacksu i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oczywiście kontynuowali naszą serię z The Joy of Creation Story Mode. Przeszedłem na ten poziom, ponieważ zakończyłem odcinek na tym, jak go jeszcze nie przeszedłem. Po prostu myślałem, że będzie nudne, ale tu okazuje się, że jednak była oglądalność. Nawet zauważyłem to tam w statystykach. I postanowiłem nagrać kolejną część i tutaj musimy akurat przejść na maksa. Mam nadzieję, że nam się uda, bo dzisiejszym roomem jest Living Room Forgotten. A to jest Choose Your Memory, to jest pamięć, nie? Musimy sobie przypomnieć coś. No, dobra, zapraszam do oglądania. Dobra. No to żeśmy. No to mamy kascenkę. Really think it was a good idea letting him stay. Well, it's not like he was in any condition to do anything. Did you see his clothes? It's like he came out of a bonfire. I mean, I could have called an ambulance, maybe dropped him off near a hospital would have been better. I just don't think I'd feel comfortable with a complete stranger just ending up sleeping in our house is all. Oh, honey. You worried about the kids? Of course I'm worried about the kids. He's sleeping right next to them. How can I not be? What if he's faking, Val? We could stay here to make sure nothing happens, if you're that worried. All night? Of course all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, sure, I guess. Yeah, I guess we could do that. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, all right? I'll be right back. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. What was that? No to zaczynamy zabawę! Będzie się działo. Może jakieś transkery kolejne będą, ale nie wiem. Oj. Dobrze, proszę. Mam mikrofon. Tutaj już możemy chodzić, czy musimy znowu tam siedzieć w jakimś dziwnym miejscu? Hello? Is someone there? If anyone can hear me, please respond immediately. Who is it? What in God's name is going on here? It's me, Michael. Look, there's no time to explain. Just know that you are in grave danger. Is Scott there with you? My husband? No, he isn't. He just went to... What do you mean I'm in danger? No. Ma'am, I am very, very sorry. This is all my fault. You need to stay calm. I'll try to help you through this. Just please listen to me very Ready carefully. For Freddy. What? Oh, yeah. Listen, there are monsters that are going to arrive to your room real soon. If they see you, you are dead. Do you understand that, ma'am? It is very important that whatever occurs, just don't let them see you. Tylko piciu, no tu też nas patrzysz? I know. Look, just... You're in the living Sorry, room, pauza. Right? Try to focus on three entrances behind you. The exit to the house should be locked and they won't come through there. If there are any monitors nearby, they should be forced to produce a camera system for you. Ma'am, is the TV in your living room turned on? Yes, but it's filled with static. All right, please keep an eye on it. It should help you. Look, they usually come from either the left side or the right side. You have nothing to stop them, so if you see one of them about to enter the room, just hide. Hide? Hide where? Just stay out of sight, okay? Yes, if they try to come in, just move somewhere they won't be able to see you, okay? Well, I don't know which one will come from which side, but if you look at the TV, you might be able to tell by yourself. Maybe if you can, try to see if you can look through the doors, too. Windows, keyholes? Yes, keyholes! If any of your doors has a keyhole you can peek through, keep checking it. They won't notice you on the other side, trust me. So yes, I can't stress this enough. If anything comes through those doors, hide. Just hide away from view. You might hear noises later on in the night. Pay attention. Hide. Don't look at anything that appears in your room and try to stay safe. Please.
Do I have to stay here all night? What about my children? What about my husband? Look, it's very hard to explain, ma'am, and no, just wait until 6 a.m. to be safe. But don't worry, the time will pass much faster. Just keep an eye on the clock and wait for that time. They should all be gone in a few minutes, and then the hours will reset. Now, please, if you survive, I need you to grab your kids and get out of this house as soon as possible. I'm gonna help Scott get out of here myself. Don't worry, just please get yourself and your sons out of harm's way. I don't understand. What is even happening? How do you know all of this stuff? Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when he found you, Michael. He never said his name. How do you know? Michael? Okej, okay, czyli jesteśmy jakąś kobietą, która jakby jest uwięziona w czym, w jakiejś takiej, znaczy ogólnie to jest jakby pamięć naszego głównego bohatera, którym wcześniej żeśmy grali. Oh shit! Man, co to jest? O. Ja tylko tego pauzuję, czy tamtego też? Ja chyba tego. O mordo! Jeszcze tam usłyszałem, żeby jeżeli jesteśmy zbyt zajęci patrzeniem w kamerę, to musimy po prostu dosłuchiwać drzwi. No to fajnie się składa. No to zatrzymujemy tego pajaca. No co mamy innego z roboty? Niż zatrzymywać go. W tym samym miejscu. W tym samym czasie. W tej samej rzeczywistości. Kurczę, jaki nasz tamten gdzieś gościu poszedł. To my wcześniej musieliśmy grać jakimś. To my musieliśmy wcześniej grać dzieckiem. What the fuck? Co to było? To stąd? Nie. Dobra. Ty, bo ten już koło drzwi jest. A to jest lewe. To są lewe drzwi. No to tutaj. Ej, ale. Mam się tak ukryć? Nie wiem, naprawdę nie. No. Oh shit. Ten też już blisko drzwi jest. O. To tego się już nie opłaca zatrzymywać, niech sobie mnie zaatakuje. Obraz pierdzielamy! O Jezus! Tutaj chcą iść po moje dupsko raz, dwa chyba. O, ten ma białe oczy, to chyba nie jest taki wkurzony, mam nadzieję. Mam nadzieję? Mam nadzieję. Zamknąłeś drzwiczki, to zobaczmy tutaj. Tam nikogo nie ma, kto tam może być? Właśnie, gdzie gdzie Chica i Bonbon? Where is they? Nie podobał mi się też wiek. I nie wiem, czy dał mi się podobać. Oczywiście, że nie. Siema króliczku, no co tam u ciebie? Mordeczko moja, znaczy to ty mordy nie masz w sumie, ale... Co tam u ciebie? Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. Ty masz jakieś dziwne dźwięki, Bonbon. Oj, ty masz jakieś dziwne dźwięki, a ten pan z hakiem chce mnie dopaść. Nie wiem, czy to dobrze. Czy to źle? Chyba źle. Ja się chciałem tylko pobawić z nimi. Tamten znowu wydaje dźwięki. Freddy zaraz przyjdzie. Zaraz przyjdzie Freddy. Hello? Hello, Freddy! Ja pierdzielę! Oj, nie zasrałem. Ej, bo to jest przy drzwiach! Co jeżeli Foxy teraz przyjdzie? What's that the Foxy? Dobra, nie, prawo autorskie. Dobra. O, się boję! Boję się. Ludzie, ja się boję, ja się boję. Dlaczego? Ten już idzie!
Nienawidzę cię, jak ty tak trzaskasz drzwiami, pociula ci to. Mam zarąbisty timing po prostu. Mam po prostu zarąbisty timing. O człowieku. Jak mnie to sra! Jak podczas sprawdzianu z matry. Człowieku, proszę cię. Czy nowy ludzie mnie... Nie, czekaj, ty stój! No znowu! Ten dopiero było tam jeden raz, to musi być 5 razy. What the f***? O Jezus! Ej! Co się stało? Jezus! Cika mnie nie zabiła. To dobry znak. Cika nie zabija. Tak będzie zawsze czy nie? Nie wiem. Boni, weź się ty pieprznij drzwiami i możesz sobie pójść. Każdy musi sobie, jak jest wkurzony, musi sobie walnąć drzwiami przecież. Się zesrałem. Szybciej! No błagam. Tamten zaraz przyjdzie. No serio? Czemu ty? Jak? Kogo muszę zatrzymać? Foxy'ego czy Freddy'ego? W takim momencie. Przecież Freddy i ten. Nie. Nie wierzę. Freddy zawsze idzie po... Ten grubas ciągle chce mnie zabijać, no. Freddy! 3, 2, 1! No, się dobrze zgrałem. Ty jeszcze idziesz? Ten już jest blisko. Co mam zrobić, kiedy oni się tak znowu zgrają? No to jestem w dupie. Chyba, że Freddy znowu po mnie przyjdzie. Ready for Freddy? Ten napis tam jest bardzo... zarąbisty. Teraz wejdziesz. Nie no, jeżeli Freddy... Freddy? Freddy! No wchodź, mordeczko! Dziękuję. Dobra. Teraz Foxy wejdzie. Teraz wejdzie Foxy. I będziemy mieli na razie z głowy, ale będziemy mieli jeszcze Freddy'ego na dupie. A Bonnie... Bonnie nie wiem. Bonnie... Wchodzi se kiedy chce! Nawet nie zapuka. Ty idziesz sobie. Sobie idź. Ty.
Ty sobie tam stój. Jeszcze przez ten momencik. Ten se idzie, ten też se idzie. Są dobrze całkiem stajmowani. Freddy! Drugi raz to było. Cztery razy musi być, żeby wszedł. Teraz Foxy. Cztery razy musi być dźwięk Moniego, żeby Bonnie sobie tak po prostu wszedł z buta. Trzeci, to było trzeci raz. Teraz będzie czwarty. Dobra! Nie! Nie! Nie ma mnie tutaj! Serio! Kur... Wchodzi Bonnie. Za 3, 2, 1, dajesz! Dobrze. Się dobrze zgrałem akurat z tym. Który będzie pierwszy? Obaj będą pierwsi. Więc... No to teraz dupa. Jest dupa, bo Foxy teraz wejdzie. No nie wierzę. Przegrałem znowu. Muszę... Nie. No widzę... Freddy, przecież poszedłeś sobie! Ja cię pierdzielę. Freddy idzie do mnie, a ja nie wiem, znaczy to zaraz Bonnie też będzie szedł, dlatego będzie jeszcze trudniej. Czeka nas nie zabijamy, to tyle dobrze, ale nie możemy się ruszyć przez pewien czas. Nie mamy wyłączony w ogóle monitor do pauzowania Foxy'ego lub Freddy'ego, więc to też dramatyczne. Bonnie już pierwszy raz zawył. Bonnie, proszę, byłeś taki miły, to jesteś moim ulubieńcem, więc płakam cię. Bonnie, uszanuj mnie. Proszę? Oni ciebie szanowali, a tych nie szanujesz? Czy ciebie pokięło? No chyba tak. Ty idź. Stój. Ty idź, ty stój. Ty idź, ty stój. Ty idź. No i idziesz. Wchodzisz, mordo. Pok, pok, pizza, kto... Znaczy, pok, pok, kto tam? Pizza. Jaka pizza? Ananasem. Jakim ananasem? Nie zamawiam. Nie zamawiałem z ananasem. Jak to nie? No, z ananasem nie zamawiałem. Ale... Ale panie, tu mam z ananasem i salami. Ale jak to możliwe? Przecież ja nie zamawiałem salami. Jak to możliwe? Przecież tutaj pod ten adres mieliśmy właśnie to zamówienie panu przynieść. Ale jak to możliwe? Tak to no. Takżeś sobie pan wybrał. To już nie moja wina. Ale... Ale człowieku, to ty zamawiałeś. Że ja? No tak. Ale jak to ja? No pan. No jak to? No nie wiedziałem. No nie wiedziałem no. No właśnie, niech pan zobaczy na kartce. No faktycznie. To ja zamawiałem. A dobra, to do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Au wiedersehen. No to zatrzymujemy Foxy'ego i Freddy'ego no. Nie mamy innego wyjścia. No, co tam morda u ciebie? Trochę to zamówię zanim Freddy pójdzie, to już warto wiedzieć na przyszłość. No wtedy to się przekonałem.
On ma kurde oczy dookoła głowy, no. Okej. Okay. Freddy, niech sobie idzie. Bonnie też już się odzywa. Pierwszy raz to było. Są w sumie tak... Dobra, ten dopiero co skręcił. Tak musimy jeszcze trochę przytrzymać. Był drugi raz? Tak, to było drugi raz. Wchodzisz. Szybko, nie mam czasu. Tamci idą po mnie. Naprawdę! Tak blisko. Tak blisko. Wygrałem chyba. Dobra, wygrałem. O człowieku. To było stresujące. Nawiedzony las. Okej, tam jest chica. O człowieku. No to nie, nie zła gra. Powiem. Są ciary przy graniu w to. Są naprawdę przy tym ciary. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie w kreśle Story Mode. To jeżeli chcecie trzecie, co będziemy grać, to będzie Office. Ale to już będziemy grać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Dzięki. Hej, hej.